Cześć, witajcie. Jest 8 grudnia, 8 rano. Słońce właśnie wyszło zza horyzontu, a ja sobie śmigam w Góry Opawskie. Taka jednodniowa przejażdżka, tam i z powrotem, 150 km. Przejażdżka, jakie już robiłem, więc nie traktuję tego, nie będę tego podpisywał jako wyzwanie, bo rok temu robiłem taką trasę właśnie pod Biskupią Kopę rowerem. Potem wszedłem na Biskupią Kopę i wróciłem do domu. To było 150 km plus wejście na górkę. A teraz sobie jadę do Jarnołtówka. A dzisiaj nie jest zimno tak naprawdę, bo jest 6 stopni na plusie w tej chwili. Całkiem fajnie, słońce też świeci. Nie wiem, jak długo się to słoneczko utrzyma. Ale niebo jest bezchmurne, więc komu w drogę, temu czas. Taka istotna uwaga przyszła mi teraz do głowy odnośnie jazdy właśnie w takich warunkach już zimowych. Tutaj jestem już blisko Mosznej, tu temperatura już jest niższa, około 4 stopni Celsjusza i jadę pod zimny wiatr. No i właśnie odnośnie tego wiatru zimnego. Ja wyznaję taką zasadę, że jadąc pod zimny wiatr trzeba jechać spokojnie, ale tu nie chodzi też o to, żeby się nie zmęczyć jazdą pod wiatr, tylko żeby się za bardzo nie spocić. Dlatego, że jeżeli się spocę, to ten zimny wiatr mnie owieje i to może się skończyć jakimś przeziębieniem, a tego nie chcę. No i w ogóle najlepiej mieć kilka zapasowych t-shirtów na zmianę, żeby po prostu nie jeździć z mokrymi plecami. Podczas jazdy to jest temat rzeka, ale szczególny problem jest w taki chłodny dzień, jak się jedzie. No najlepiej jest, żeby pić coś ciepłego regularnie, to zatrzymywać się w jakichś knajpeczkach po drodze i pić gorącą herbatę. No ale dzisiaj jest niedziela niehandlowa, a to picie, które ja wiozę ze sobą, już się praktycznie całkiem wychłodziło. No są różne tutaj metody, niektórzy wożą na przykład bidon w plecaku, żeby go trochę ogrzewać od pleców. No, na pewno w taki zimny dzień nie ma sensu wozić napojów, bidonów w tym koszyku pod ramą, prawda? Bo to się momentalnie wychłodzi, a picie zimnego napoju to może skutkować wychłodzeniem organizmu od środka, dlatego takiego zimnego, wychłodzonego napoju z bidonu nie należy pić. Ja stosuję taką metodę, że popijam drobnymi łyczkami i staram się najpierw ten łyczek w buzi ogrzać i dopiero potem połykać. Właśnie, żeby połykać już jako tako ciepły napój. Na odcinku Biała Prudnicka - Prudnik w tym roku remontowano drogę. Jest wreszcie ścieżka dla rowerów prowadząca, no z tego co pisało na tym, to aż do samego Prudnika. Ja pierwszy raz tędy jadę, więc za chwilę się przekonam, jak to wygląda. No, na razie wygląda całkiem nieźle. Fajnie jest zrobione. Asfalt, drogę dla samochodów puścili obok, a starą drogą leci ścieżka dla rowerów.
Co twardziele? Tam, gdzie jest strefa zagrożenia, tam jest nasza strefa komfortu, co nie? Idziemy. Mam już 75 km zrobione. Teraz już jestem w Górach Opawskich, wdrapałem się na Olszak i zaraz wam pokażę, dokąd przyszliśmy. Żabie oczko, dawny kamieniołom, który jest jednym właściwie z moich tak naprawdę najbardziej ulubionych miejsc w górach w ogóle. Uwielbiam tu przyjeżdżać, przebywać, nawet biwakowałem parę razy. Podobno, tak słyszałem, że ten kamieniołom niby ma głębokość 17 metrów. Ale jak się tak tu przyglądam, to raczej nie to jeziorko ma 17 metrów głębokości. To niestety, albo stety, nie jest żadna taka otchłań, tylko raczej tam od góry, od samej góry do dna tego jeziorka jest prawdopodobnie około 17 metrów. No tutaj, nie wiem, to wystaje tak z 10-12 metrów nad wodę, więc to jeziorko, ten stawek właściwie to ma około, myślę, 3 metry głębokości. Nie sądzę, żeby miał więcej. Fajne miejsce, co? Kiedyś pisałem na swojej stronie internetowej o takiej sytuacji, że raz jak biwakowałem tutaj, to w nocy zerwała się wichura, no i też tak koło mojego namiotu spadł głaz. To pokażę wam, w którym to miejscu jest. O, to jest tutaj za mną. Zaraz tu pod skałkami sobie rozłożyłem namiot i tam takie okruchy leżą. Zaraz wam to pokażę. Co ciekawe, dwa lata później, jak tu przyszedłem, to zawaliło się jedno z drzew, które rosło tam. No, nawet jeszcze korzeń tam po nim jest widoczny. Został. I też walnęło dokładnie w to miejsce, gdzie wtedy tu namiot rozbiłem. Także nie polecam tutaj biwakować. No, tu z tego miejsca się tak obsypuje co róż. Leży tu trochę już takich okruchów. Ja wtedy namiot miałem tutaj, na liściach. Chciałem być mądry. I chciałem być sprytny i wtedy rozbić namiot tu na liściach, żeby mieć miękko i izolację od podłoża. A jeden z tych okruchów, nie ten duży, tylko jeden z tych mniejszych, walnął po prostu koło namiotu. Wystraszyłem się, mało zawału nie dostałem. Potem już przez większość nocy już nie mogłem zasnąć. Ale zrobiłem dochodzenie, rozminę taką i doszedłem do tego, dlaczego tutaj się tak kruszy ten fragment ściany. Właśnie ta taka wnęka. Chodzi o to drzewo. Kiedy podczas wichury to drzewo się kołysze, to ono korzeniami, widzicie, wypychało po prostu fragmenty skały, a to są łupki, to jest skała, która łatwo się kruszy. I tak kilka wichur sprawiło, że jest dziura w skale, prawda? Ja już jestem po obiedzie, wypiłem sobie też gorącą herbatę. Niedawno trochę odpocząłem, więc wracam z powrotem 75 km do domu, czyli łącznie dzisiaj zrobię 150. No i okej, w porządku. Trzymajcie się i do zobaczenia. Dzięki za uwagę.